Oczywiście dzisiaj odebrałam kilka telefonów też od osób. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Bardzo się cieszymy, że Państwo z nami są. Jeszcze poczekamy chwilę na dołączające osoby. Zapraszamy tak właśnie do przywitania się. Z nami można napisać, czy skąd Państwo są, z jakiej szkoły, miejscowości. To też nam pozwoli się może tak na początku zorientować, kogo mamy na sali i też się przywitać. Tak, mamy tutaj reprezentację z Radomia, z Białopolu, ze Szczecina, z Wrocławia. Dobry wieczór, dobry wieczór. Hojna, o. Poznaję te miejscowości na razie z tabelki, bo my tutaj Państwa znamy od strony takiej codziennej koordynacji różnych tutaj działań, więc poznaję te nazwy miejscowości, szkół, które są w naszym projekcie. Witamy serdecznie. Mamy ponad 20 osób, więc bardzo fajnie. Tomaszów Mazowiecki, Łódzkie, super. Z Jeleńca są szkoły. Jeszcze damy Państwu chwilkę na przywitanie i chyba zaraz zaczniemy. Tak, oczywiście no, też techniczna informacja, zapraszamy do tego, żeby właśnie korzystać z tego czatu i tam pisać pytania, komentarze do tego, co będziemy mówili my, co będą mówili nasi dzisiejsi goście. Nie ma nas dużo, więc myślę, że postaramy się w miarę na bieżąco do tych pytań, które się będą pojawiały, odnosić, żeby na nie odpowiadać. Też jesteśmy bardzo ciekawi tego, co Państwo sądzą w tych tematach, o których będziemy rozmawiać. No dobrze, Monika, myślę, że możemy już lecieć. Tak. Tak, zaczniemy. Dzień dobry, dobry wieczór. W zasadzie my się najpierw tutaj z Michałem przedstawimy. Nazywam się Monika Prus i pracuję w Szkole Demokracji, w tym projekcie, w którym większość z Państwa w tym roku uczestniczy. I pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od kilku lat zajmuję się właśnie samorządnością uczniowską, angażowaniem młodych ludzi w działania społeczne. Bardzo mi miło. Michał? Dzień dobry, również bardzo serdecznie witam. Michał Tragarz, Centrum Edukacji Obywatelskiej. W CEO obecnie jestem szefem działu aktywności społecznej i obywatelskiej, gdzie mamy cały szereg programów, w których też no, Wasze szkoły, Państwa szkoły mogą brać udział. Szkoła Demokracji jest jednym z nich i w sumie jest takim tematycznie mi najbliższym, bo tą samorządnością uczniowską w CEO się zajmuję od 2008 roku, więc różne edycje tych działań wspierających samorządy przygotowywałem, prowadziłem. Też jestem autorem takiej publikacji Poradnik, Samorząd Uczniowski Poradnik dla dyrektora, którym też myślę, że się niedługo tutaj podzielę na czacie linkiem, jakby ktoś był zainteresowany. No ale obecnie też zajmuję się takimi programami na przykład edukacji wyborczej, politycznej, jak młodzi głosują, które mają zachęcać właśnie młodych do udziału, świadomego udziału w wyborach. Teraz mieliśmy edycję parlamentarną, będziemy mieli niedługo edycję europarlamentarną, w czerwcu wybory. I już niedługo rozpoczniemy rekrutację, więc też już w sumie przy okazji zapraszam. No i latarnik wyborczy, takie nasze narzędzie do porównywania poglądów politycznych swoich i kandydatów, to myślę, że możecie też Państwo znać. Dzięki, Michał, za przedstawienie. Za chwilę przedstawię Państwu naszych dzisiejszych gości ale zanim to jeszcze nastąpi, to chciałabym, ponieważ jesteśmy w gronie szkół, które właśnie w tym roku uczestniczą w programie Szkoła Demokracji, więc i to webinarium też jest organizowane w ramach tego programu. Więc chciałabym też wykorzystać tą sytuację, żeby przybliżyć Państwu trochę tak z takiego lotu ptaka, co się dzieje w Państwa szkołach też, tak, ponieważ nasi mentorzy, a Państwa nauczyciele z Państwa szkół, opiekunowie samorządów pracują obecnie z uczniami i właśnie w naszym projekcie. Tutaj jest chwilę o CEO, ale to może jeszcze na koniec, Michał, po prostu do tego wrócimy. Natomiast nasz celem projektu, programu, to na pewno Państwo wiedzą, ale tak dla przypomnienia, to jest zwiększenie wpływu uczniów i uczennic na funkcjonowanie szkoły i też wzmocnienie właśnie samorządności uczniowskiej. I tak jak Państwo wiecie, opiekunowie uczestniczyli w takim szkoleniu wprowadzającym do tego projektu po to właśnie, żeby opowiedzieć, żeby pokazać też z naszej perspektywy, naszych doświadczeń pracy ze szkół, jak wygląda właśnie taka dobra samorządność uczniowska. Za chwilę będziemy się do tego odnosić w naszym spotkaniu, natomiast był to taki początek też takiego właśnie zebrania takich najważniejszych też aspektów, również takich formalno-prawnych oraz takich, które dziś mamy nadzieję pomogły opiekunom przeprowadzić diagnozę potrzeb i uczniów i obecnie właśnie albo jeszcze trwa, albo już się kończy, albo już został zakończony, bo spływają do nas karty takich właśnie działań, które wynikają z diagnozy potrzeb i z wielu szkół, tutaj właśnie widzę na czacie nazwy tych szkół, te karty już do nas spłynęły i właśnie na podstawie tej diagnozy, którą uczniowie przeprowadzili, wraz z opiekunem samorządu zostały wybrane dwa takie cele działań i jedno z nich dotyczy właśnie, bezpośrednio wynika z diagnozy, z potrzeb uczniów, a drugie jest właśnie takie wzmacniające samorządność i ono bardziej dotyczy takiej refleksji samorządu nad tym, co jeszcze samorząd chciałby nad czym by jeszcze chciał popracować i co jeszcze chciałby zorganizować, żeby właśnie wzmocnić świadomość i też właśnie wpływ młodych ludzi na życie szkoły. I również takim małą jeszcze tutaj wisienką, nie ma tego, ale też każdy opiekun sobie opracował taki indywidualny cel pracy z samorządem i to my nie zostawiamy szkół i opiekunów teraz już bez wsparcia, ponieważ każda szkoła ma przydzielonego mentora. To są osoby, które z nami pracują od wielu lat, też mają takie doświadczenia szkolne lub właśnie są ekspertami w angażowaniu młodych ludzi i z większości lub myślę, że w większości szkół już mentorzy odwiedzili Państwa szkoły i też mam nadzieję mieli okazję porozmawiać z Państwem, natomiast właśnie ta wizyta też miała za zadanie wesprzeć opiekuna, nawiązać taką relację, porozmawiać jak ten stan samorządności, jak to wygląda w Państwa szkole, po to, żeby właśnie wesprzeć jeszcze w tych działaniach, które szkoła zaplanowała. I ostatnią rzeczą, takim naszym wsparciem są spotkania online z opiekunami samorządów i też właśnie te spotkania albo już się dzieją, bo one są dostosowane do grup, albo i część z nich będzie się działo na początku roku, kolejne i potem jeszcze właśnie na wiosnę, więc to jest taki przegląd tego, co w ramach programu i planujemy jeszcze dla chętnych szkół wzięcie udziału w Festiwalu Demokracji, to też będziemy o tym Państwa informować. Chciałam po prostu też nakreślić taką ścieżkę, jak to wygląda teraz w Państwa szkołach w ramach programu i powiedzieć też, że jeśli macie jakieś pytania lub Państwo opiekunowie mają właśnie nauczyciele ze szkół, nauczycielki pytania, jakieś trudności, wyzwania, to nasz zespół jak najbardziej tutaj jest i służy pomocą, są w stałym kontakcie. To tyle, jeśli chodzi o nasz program, natomiast co dzisiaj? Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić naszych gości. Michał, poproszę Cię o slajd. Tutaj mamy, chciałabym Państwu przedstawić naszych gości, bo pomyśleliśmy z Michałem, że w zasadzie to jest najważniejsze, żeby skorzystać właśnie z praktyki i refleksji osób, które na co dzień zarządzają szkołą, więc są z nami pani Barbara Makowska-Opala, która jest dyrektorką ze szkoły podstawowej nr 82 w Warszawie i tutaj taki aspekt będzie dla tych z Państwa, którzy mają szkoły podstawowe, taka perspektywa, i jest też z nami pan Andrzej Wyrozemski, politolog, matematyk, ale też właśnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, i też taka perspektywa właśnie liceum pracy ze starszą młodzieżą z kolei będziemy tutaj mogli nakreślić z Tobą, Andrzeju. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam. Dzień dobry. Dzień dobry również. Fajnie, dzień dobry, dzień dobry. I teraz zaczniemy już trochę, wejdziemy sobie w naszą, nawiązaniu do naszej wizji i zaczniemy po prostu rozmowę z naszymi gośćmi. Michał, oddaję Ci głos. A nie powiesz tego slajdu? Powiem. Może, mogę powiedzieć. A, tak, może jako taki moja rola. Tak, to jest, tutaj przed Państwem jest nasza wizja dobrego samorządu. My też na szkoleniach i też naszym szkołom, które uczestniczą w programie, przedstawiamy taką wizję, która przede wszystkim skupia się na tym, że samorząd to taki samorząd, który po prostu jest samorządem słuchającym, dbającym o to, żeby głos wszystkich uczniów wybrzmiał, i też chcemy, żeby między innymi dlatego też szkoły, które biorą udział w programie, taki nacisk też kładziemy na taką dobrze przeprowadzoną diagnozę potrzeb. Samorząd, który potrafi włączać wszystkich uczniów w życie szkoły i również w to, żeby podejmować decyzje, ale też który obejmuje swoją działalnością i taką wizją całą szkołę, nie tylko od strony takiej organizacyjnej, ale też ma wpływ na to, w jaki sposób uczniowie, może mieć wpływ na to, w jaki sposób uczniowie są oceniani, jak wygląda cały proces uczenia się, więc dużo takich aspektów nie tylko związanych z organizacją, czy jakichś imprez, czy wydarzeń, ale w ogóle takiego wpływu na właśnie też uczenie się i nauczanie. I dzisiejsze nasze, to jest taka nasza wizja, od tego się odbijamy. O, i oddaję Ci głos, Michał, teraz już. Tak, no więc oczywiście też chcieliśmy się spotkać po to, żeby tu Państwa jako dyrektorów szkół, którzy pracują z naszymi, ze szkołach, które biorą udział w programie Szkoła Demokracji, no po pierwsze pokazać, co my chcemy zrobić w Państwa szkołach, do czego chcemy, do jakiego stanu chcemy doprowadzić, ale też no, trochę pokazać, jak też Państwo mogą wspierać tych nauczycieli, opiekunów, samorządów uczniowskich i młodzież. I tu przede wszystkim właśnie chodzi nam o uzyskanie takiej otwartości na to włączanie uczniów, podejmowanie decyzji i trochę otwarcie się na inne działania niż samorządy robią standardowo, czyli ta, no, powiedzmy, organizacja życia szkoły, jakieś wydarzenia, akcje charytatywne, które wiemy też z tego różnych diagnoz i z różnej też kontaktów z Państwem po prostu się dzieją i często te samorządy są już na tym poziomie aktywne, natomiast w programie Szkoła Demokracji chodzi trochę o wejście na ten krok wyżej, czyli rzeczywiście wzmocnienie tego samorządu jako tej instytucji demokratycznej. No tak, ale tu może już właśnie przechodząc do rozmowy z naszymi gośćmi, no trochę tak właśnie zarysowaliśmy tę wizję tego samorządu słuchającego, samorządu takiego no właśnie, który uwzględnia ten głos, jest taki demokratyczny i zajmuje się tym, żeby ta szkoła też właśnie no, była bardziej demokratyczna, ale no, można sobie zadać pytanie w ogóle, po co? Czy to jest funkcja szkoły, znaczy jak można się też słyszę czasem, no uczeń ma się przede wszystkim w szkole uczyć, ma osiągnąć dobre wyniki, ma zdać maturę, a w szkole podstawowej egzamin ośmioklasisty, no i ten samorząd, no to zajmuje czas, uczniowie jeszcze, nie daj Boże, siedzą na głowie nauczycielom, mają jakieś pomysły albo coś, wynajdują jakieś pretensje, więc no, czy to w ogóle waszym zdaniem jest warte zachodu z punktu widzenia dyrektora szkoły, czy warto taką wizję samorządu uczniowskiego wdrażać i w ogóle jak waszym zdaniem ona może być wdrażana? Andrzej, jakbyś mógł zacząć. No ale oczywiście, że masz rację. Uczeń ma się w szkole uczyć. Uczyć i to rzeczy, które są w życiu przydatne. Co najmniej tak samo jak budowa pantofelka, czy liczenie logarytmów. A umiejętność współpracy z innymi, umiejętności organizatorskie, umiejętności dyskusji, mediacji, toczenia sporów, reprezentowania innych, czy też wreszcie wybierania swoich przedstawicieli, to będzie im potrzebne co najmniej tak samo, jak te moje logarytmy i nie moja budowa pantofelka. To są niezbędne dla nich rzeczy. A z punktu widzenia dyrektora, to jest, ja uważam, że to jest coś fajnego dla samego dyrektora i koniecznego w tym, żeby szkoła była nie budynkiem, żeby szkoła była zespołem ludzi, którzy ze sobą razem współpracują. Wiadomo, że to dyrektor daje głowę, odpowiada i w jakiś sposób kreuje to wszystko. Ale bez samorządu szkoła będzie nudna, szkoła będzie nakazowa, szkoła będzie wreszcie szczególnie, ale chyba młodsze też, nie tylko starsze, będzie odbierana przez uczniów wyłącznie jako instytucja, a nie jako miejsce, w którym mają wpływ na coś więcej niż swoja klasa i to, co jest koło nich, w tym najbliższym otoczeniu. Moje doświadczenia? Ja sobie nie wyobrażam szkoły bez samorządu, który będzie mi w pewnym sensie utrudniał życie. Znaczy będzie zmuszał mnie do tego, żeby z nimi rozmawiać, żeby z nimi dzielić się władzą, ale to jest fajne, bo oni wtedy też biorą ode mnie część obowiązków, odpowiedzialności. Sami mają ochotę angażować się w to, angażują w to innych ludzi, nie tylko w organizację szkolnych zabaw i eventów, także w dyskusję o tym, w jaki sposób mają być różne rzeczy organizowane, ale o tym pewnie będziemy mówić dalej. Jasne. Dzięki, Andrzej. Barbara, a jak ty to widzisz, po co jest i czy w ogóle jest potrzebna ta demokracja w szkole? Podpisuję się pod tym, o czym mówił Andrzej, zwłaszcza o tej funkcji edukacyjnej w sferze rozwoju kompetencji społecznych, kompetencji miękkich i myślę, że tutaj szkoła podstawowa ma jeszcze większe pole do działania, bo to im skorupka za młodu. Jest takie powiedzenie ludowe, nie bez kozery kiedyś wymyślone. Myślę sobie, że szkoła to jest takie miejsce, gdzie beneficjentem działań tej instytucji i wszystkich ludzi, którzy są z nią związanych, jest dziecko. I samorząd jest to takie ciało w tym naszej instytucji, które pozwala dyrektorowi dotrzeć do rzeczywistych, istotnych potrzeb dzieci. To jest, samorząd to jest takie ciało, które łączy współpracę, pomaga współpracę łączyć nauczycieli, rodziców i właśnie uczniów. Bez samorządu, bez bezpośredniego kontaktu z dziećmi, zwłaszcza jeżeli chodzi o dyrektora, który nierzadko kieruje bardzo dużą organizacją, wyobrażamy sobie, że dzieci mają takie potrzeby, wyobrażamy sobie, że fajnie by było zrobić dla nich to czy tamto, a czasami to nasze wyobrażenie jest dalekie od tego, czego oczekują uczniowie, jak widzą dany problem, do czego chcą dążyć, jak chcą zorganizować tą przestrzeń, w której są, albo też jak zorganizować proces uczenia, a już o ocenianiu nie wspomnę. Także samorząd rzeczywiście jest bardzo istotnym elementem każdej szkoły, myślę. Bardzo dziękujemy. I to ja też, bo tutaj zapytałaś naszych Państwa tutaj gości, natomiast ja też mam do Państwa pytanie, jak Wy widzicie to, taką właśnie rolę samorządu u siebie w szkole? Jeżeli macie ochotę, to zapraszamy na czat, żeby się właśnie odnieść może do tych wypowiedzi albo wnieść coś, swoją refleksję. Zapraszamy do komentowania tutaj na czacie. A ja zaraz zapytam Was o te korzyści, tak bardziej już też tak z jakimiś przykładami, jak Wy to widzicie. Natomiast zanim to zrobię, to chciałabym też tutaj zaprezentować wszystkim taki film, który będzie ilustracją tego akurat to, co się u Ciebie, Barbara, dzieje w szkole. Też, żebyś potem właśnie mogła też nam trochę o tym opowiedzieć, więc już tutaj Państwu puszczam film, dałam Państwu zadanie, więc dzięki temu zyskałam trochę czasu na organizację tej sytuacji sobie. Dajcie mi proszę tylko znać, czy go widać. I... Tak, tak, tak. Super, dobrze, zatrzymam udostępnienie. O, mamy już tutaj trochę wypowiedzi. O, bardzo ciekawa wypowiedź, że samorząd uczniowski jest potrzebny do stymulowania pracy nauczycieli. Możecie się potem tutaj do tego odnieść. Nasi, tak, tutaj nawet Michał zapytał, w jaki sposób. I też, że są właśnie takie, też tutaj Państwo pokazują swoje przykłady, na przykład właśnie tablice, na których dzieciom mogą się wypowiadać. Właśnie, bo chciałabym zapytać o to zaangażowanie też młodych osób. Proszę, to sobie tutaj jeszcze zamknę. Właśnie zaangażowanie, jak widzicie w ogóle takie korzyści dla rozwijania takiej skutecznej właśnie samorządności uczniowskiej. Też takie korzyści już trochę dla siebie, bo trochę tutaj Andrzej tak przewrotnie powiedziałeś, że to też jest trochę, wymaga trochę pracy, a powiedzieliście też już trochę o tym, co uczeń i że dla niego też właśnie to jest istotne. Natomiast jakie Wy widzicie korzyści takie jeszcze dodatkowo? Barbara, mogłabym Ciebie poprosić? Przede wszystkim myślę, że samorząd uczniowski, uczniowie i ich potrzeby, i ich pomysły muszą być w którymś momencie zrealizowane. Ta sprawczość z mojej perspektywy ostatnich lat pracy z młodzieżą jest niezwykle ważna. Ona poruszyła dzieci, ona spowodowała, że ten samorząd nie ma działań tylko akcyjnych, że wygenerowane przez nich pomysły, przedyskutowane, przegłosowane są rzeczywiście realne. I do tego, żeby tak się zadziało, akurat wymyśliliśmy szkolny budżet partycypacyjny, gdzie przy pomocy początkowo pieniędzy wyasygnowanych przez Radę Rodziców, a teraz również przeze mnie, jest dość duża, bo to jest obecnie 20 000 złotych, realizujemy projekty, które tworzą uczniowie. Tworzą te projekty w grupach, każda grupa ma swojego dorosłego opiekuna i on też ma swoją rolę, bo to jest przewodnik po tym, jak wygenerować pomysł. Może akurat przy generowaniu to on jest niepotrzebny, ale jak później go przeprocedować, tak? Jak go opisać, jak stworzyć kampanię reklamującą, bo wszystkie te projekty trafiają do najpierw weryfikacji komisji, która składa się z przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów, i zweryfikowane pod względem formalnym, bo oczywiście mamy regulamin tego budżetu partycypacyjnego, zweryfikowane i przepuszczone projekty idą już pod głosowanie całej społeczności uczniowskiej. I tu jest fajna sprawa, bo obserwujemy, jak uczniowie organizują kampanie reklamujące ten projekt, jak przedstawiają te projekty, jak tworzą plakaty, jak ogłaszają w radiowęźle komunikaty dotyczące tegoż. No oczywiście w młodszych klasach jest też zaangażowanie ze strony wychowawców klas, bo pytań jest mnóstwo. Im młodsze dzieci, tym pytań jest więcej. No i najbardziej fantastyczna historia to jest wówczas, kiedy dochodzi do głosowania. Każdy uczeń oddaje wówczas głos na projekt, którego jest zwolennikiem. No i muszę też powiedzieć, że po 3 latach funkcjonowania tego projektu mamy też takie sytuacje, gdzie przegłosowany przez uczniów projekt nie był sukcesem. Był daleki od zamierzeń pomysłodawców, ale to fajnie, dlatego że możemy się później spotkać, porozmawiać, że nie takie było zamierzenie projektodawców, że spodziewali się czegoś innego, że można było to inaczej zorganizować. Ci, którzy głosowali na ten projekt z kolei, też mają refleksję. Wyobrażaliśmy sobie, że to będzie inaczej, oddaliśmy swój głos, może nie do końca przemyśleliśmy. Więc to jest po prostu szkoła demokracji w najczystszym wydaniu. Tak, i też to jest imponujące, że ta kwota jest też taka znacząca, to znaczy, że to właśnie też na pewno motywuje uczniów do tego, żeby te projekty zgłaszać, tak, że to jest też taka no, poważna kwota dla nich, tak? Warto. No oczywiście skąd dyrektor bierze? Oczywiście nie z budżetu przyznanego przez organ prowadzący, tylko z dochodów własnych. Natomiast Rada Rodziców, no to bardzo świadomi ludzie, którzy poniekąd byli też pomysłodawcami tego projektu, zastanawiali się, jak wydać pieniądze, które zgromadzili, tak? Jak najbardziej korzystnie. No i uznaliśmy, że ten projekt i to oddanie władzy do podejmowania decyzji, na co mają być wydane pieniądze właśnie uczniom, no przynosi tutaj korzyści i takie materialne, i niematerialne. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Myślę, my mocno wspieramy budżety partycypacyjne. No, jest to na pewno konkret taki pokazujący właśnie młodym ludziom, no decydujecie o no, po prostu pieniądzach, jeśli są właśnie dobrze przeprowadzone, także rzeczywiście te pomysły wszyscy mogą zgłaszać, wszyscy mogą głosować, to naprawdę bardzo to wzmacnia młodych ludzi. Ale jeszcze chciałem tutaj podkreślić to, co tutaj Barbara powiedziała o tym, że nie wszystkie te projekty są zgodne z tymi, co było na etapie zamierzeń, coś się nie udaje. I myślę, że to jest taki bardzo ważny aspekt też, na który my bardzo zwracamy uwagę, a jednocześnie wiemy, że często jest to problem. To znaczy, że właśnie trochę wciąż ze strony właśnie szkoły czy dyrekcji właśnie nie zawsze jest to zezwolenie na błąd czy na niedoskonałość, tak? I ten samorząd uczniowski trochę jest obarczony takim oczekiwaniem, że no, jeśli organizują jakieś wydarzenie, no to właśnie wszystko będzie super, będzie przeprowadzone tak idealnie, no szczególnie tutaj przychodzi, nie wiem, właśnie wójt albo burmistrz na jakieś wydarzenie, no to już w ogóle wszystko musi błyszczeć, co no, sprawia, że właśnie po pierwsze czasem ten nauczyciel, opiekun musi tutaj, prawda, te wszystkie dziury łatać i biegać i sprawdzać, czy wszystko, i się stresować też. No a dwa, że trochę nie ma tego aspektu takiego uczenia się, tak? Znaczy tego, że ta młodzież może zobaczyć, no kurczę, no coś tam sobie zaplanowaliśmy, wyszło zupełnie inaczej, tak? I no co nam to daje? Myślę, że bardzo, bardzo wspieramy w ogóle takie podejście, też takie właśnie zezwolenie na błąd młodym ludziom i też zezwolenie na to właśnie, żeby rzeczy się nie działy, tak, bo to też jest często taka presja na samorządy, że one muszą coś robić, no nie robicie, no ja oczekuję jako dyrektor, żeby to się działo, a czasem po prostu może trzeba też pozwolić tym uczniom po prostu też nic nie zrobić. Ale może jeszcze wracając do tego wątku właśnie, co tutaj daje, jak wspiera samorząd samego dyrektora, Andrzej, ty właśnie wspomniałeś o tym, że no dodaje ci to czasem pracy, i jakbyś mógł to rozwinąć, i gdzie, a czy to jest tak właśnie, że to jest dużo tej pracy dodatkowej z tego, ale czy może widzisz gdzieś z kolei, że ci to jednak odejmuje w jakimś aspekcie? Czy to mi dodaje? To jest po prostu część mojej pracy. Ja mam bardzo często samorząd pod drzwiami, bo oni coś chcą, albo ja ich sam ściągam. Oczywiście mogę jakąś arbitralną decyzję podjąć, ale to zupełnie inaczej wygląda. To jest zupełnie inny odbiór, jeżeli dyrektor czy dyrekcja konsultuje coś z samorządem. Nawet jeśli będę musiał się z czegoś wycofać. Poświęcam czas na to, żeby z nimi o tym rozmawiać wcześniej, ale później nie muszę poświęcać energii na to, żeby przepychać różne pomysły przez czasem normalny uczniowski opór nastolatków. Oni za mnie rozwiązują wiele problemów, takich na przykład jak atmosfera w szkole. To oni o to dbają. Oni dbają o to, żeby w szkole było dużo rzeczy, które są alternatywą dla normalnych lekcji, dla nauki. Oddałem im zupełnie zarządzanie wspólnymi przestrzeniami. To oni zdecydowali, że na jednym piętrze, na jednym holu będzie taki styl klubowy, fotele, kanapy, przytłumione światło, a na drugim piętrze sami pojechali do IKEA, wybierali meble. Sami wybierali, jak to będzie wyglądało, żeby to było takie multifunkcjonalne dla nich do robienia różnych rzeczy. Jasne, oni to wybierali, oni ustalali, co to będzie. Wiem, że ostateczna decyzja formalnie jest po mojej stronie, no bo ja za to płacę. Albo tak, jak Barbara mówiła, prosząc o kasę Rady Rodziców, która na inicjatywy samorządu nie odmawia kasy, ani na różne takie rzeczy wyposażeniowe, ani na nagrody, ani na różne rzeczy, które są potrzebne do realizacji projektów, ale też jak większość dyrektorów dysponuje tym speckontem, czyli tymi środkami z rachunku wydzielonego, które mają wspierać działalność szkoły i to jest super. U mnie samorząd też uczestniczy bardzo, bardzo poważnie, bardzo serio, na zdrowie, w takich działaniach poważnych właśnie dyskusje o ocenianiu. Ponieważ co roku poddajemy takiej pewnej ewaluacji statutowe zapisy dotyczące oceniania. Robimy to pod koniec roku i robimy to z ogromnym udziałem samorządu. Oni już wiedzą, że nie przychodzi się w listopadzie czy w marcu, że taki zapis w statucie to im się nie podoba, to jest krzywdzące, to jest niewygodne. Nie, na to jest czas pod koniec roku. Przygotowujemy wszystko. Oni też, zaraz powiem, co to znaczy, ja za to płacę. Przygotowujemy też wspólnie z nimi zapisy, te nowe, ewentualnie zmodyfikowane, dotyczące różnych działań związanych także z ocenianiem. Oni muszą też często położyć pewne rzeczy na stole negocjacyjnym. Wy chcecie od nas jakieś tam inne przeliczniki, inne zasady, a co z punktu widzenia nauczycieli z tego będzie? To oni muszą nas przekonać. No i wreszcie samorząd, i tutaj mam tą frajdę, że to jest młodzież starsza. Oni sami potrafią przyjść i powiedzieć, że w szkole zrobił się jakiś problem, albo powiedzieć, że są w trakcie jego rozwiązywania, czyli tylko dają mi znać, że coś jest takiego, nad czym pracują, i to są czasem poważne sprawy, ale czasem mówią, że jest problem, z którym oni sami nie czują się na siłach poradzić sobie. I była to na przykład sprawa nauczyciela, który w sposób mocny przekraczał granicę. Były to sprawy na tyle delikatne, że czuli jakieś opory w tym, żeby rozmawiać nawet z rodzicami o tym, bo pan się mocno niewłaściwie wypowiadał. Dziewczyny wstydziły się przyjść i o tym powiedzieć wprost. I to właśnie zorganizował samorząd tak, żeby oni się ośmielili o tym mówić. Samorząd był tym gremium, które otworzyło problem. Też troszeczkę pośredniczyli pomiędzy tymi, którzy chcieli coś powiedzieć, ale bali się, wstydzili. No, sprawa się zakończyła, no jesteśmy wszyscy dorośli, sprawa się zakończyła w komisji dyscyplinarnej, bo to były grube sprawy. Myślę, że bez pomocy i zaangażowania samorządu, takiego zaangażowania oddolnego, oczywiście też ja bym się jako dyrektor o tym dowiedział, ale pewnie by to wystrzeliło z hukiem i dużo później, bo to już byłyby problemy skumulowane. I odpowiem teraz na pytanie pana Wiktora, co to znaczy ja za to płacę. Ja jestem dysponentem budżetu szkoły, zarówno w tej części budżetowej, jak i w tej części, która jest na rachunku wydzielonym, czyli ze środków pozyskiwanych przez szkołę. Poza tym to ja pozyskuję dodatkowe środki do szkoły. Ja wiem dużo lepiej niż przeciętny nastolatek, gdzie są różnego rodzaju miejsca, gdzie można występować o środki, o granty, a wspólnie z opiekunem też możemy im podpowiadać, jak sami mogą ściągać pieniądze, czy ściągać ludzi do współpracy nad różnego rodzaju rzeczami. Samorząd sam z siebie nie ma swojej kasy. Swoją kasę deponuje w banku, który się nazywa Kasa Rady Rodziców. Dzięki Andrzej, i myślę, że bardzo taki ważny też ten mechanizm, o którym powiedziałeś, tak? Znaczy, że jeśli młodzież czuje, że ten ich głos jest rzeczywiście słyszany, słuchany i traktowany poważnie, oczywiście na początku trzeba zacząć od spraw, no właśnie, jakichś bardziej, chociażby nawet takich materialnych, jak związanych z budżetem partycypacyjnym, tak? Co chcielibyście zakupić do szkoły, co zmienić w wyglądzie przestrzeni, ale za tym mogą iść potem te sprawy też takie poważniejsze, tak? Których tak sami z siebie rzeczywiście uczniowie pewnie nie zawsze pomyślą o tym, że to no właśnie jest coś, z czym chcielibyśmy pójść do dyrektora czy do nauczycieli, no w ogóle do dorosłych, tak? Bo nie czujemy tego zaufania, więc to w ogóle budowanie zaufania, myślę, że to jest taka podstawowa korzyść, jaką w ogóle samorządność niesie nie tylko dla szkoły, ale w ogóle dla społeczeństwa jako takiego, no nie? Znaczy, że czujemy się w tej grupie, w której funkcjonujemy, że możemy sobie po prostu nawzajem ufać, tak? Że sobie nie rywalizujemy, nie walczymy, tylko współpracujemy. Dzięki. Monika? Tak, już trochę zaczęliście o tym mówić, ale chciałabym teraz, już mówiliście o uczniach, o rodzicach, a chciałabym teraz jeszcze dopytać o waszą rolę i też w kontekście samorządu, ale też na przykład współpracy z opiekunem, tak? Jak wy tą swoją rolę postrzegacie? Potem to sprowadzimy jeszcze do różnych takich konkretów, spotkań na przykład i tak dalej, natomiast z takiego na razie ogólnego poziomu, jak widzicie taką właśnie rolę w budowaniu samorządności swoją, dyrektora i też właśnie wsparcie opiekuna, bo tutaj też my pracujemy z opiekunami samorządu, więc też to jest taki dla nas temat ważny, ale też myślę, że tutaj dla wszystkich Państwa. Barbara, Ciebie chciałabym dopytać. Ja sobie myślę, że przede wszystkim dyrektor musi wyrazić swoją gotowość do tego, żeby być otwartym na potrzeby dzieci, potrzeby artykułowane przez nie same, tak? Nie przekazywane przez wychowawcę klasy, przez nauczycieli, tudzież opiekuna samorządu. Czyli ja chcę słuchać, ja jestem gotowa na słuchanie. Czasami słuchać takich rzeczy, które się nie chce słuchać, tak? Bo one dotykają na przykład błędów w sferze zarządzania, bo też może tak być, albo w sferze pracy nauczyciela jednego czy drugiego. Jak ja mam już taką gotowość i mam to szczęście, że w moim zespole jest człowiek, który potrafi towarzyszyć dzieciom, czyli stwarza im taką przestrzeń, w której czują się bezpiecznie. Jak już się czują bezpiecznie, to przestrzeń, w której jest człowiek, który wysłucha ich pomysłów, od najbardziej szalonego po najbardziej poważne, a nawet zarzuty dotyczące nas dorosłych. I na tym właściwie polega zorganizowanie tego naszego samorządu w szkole. Czyli ja jestem otwarta na głos dzieci, ja ich chcę słuchać, ja otwieram się osobiście i otwieram pomieszczenie, w którym pracuję. Jestem otwarta na spotkania i mam człowieka, który inicjuje, stoi obok, podsyca, pomaga zorganizować się dzieciakom, żeby miały tą przestrzeń do wspólnej rozmowy, prowadzi debaty streamingowe, no to też jest niesamowita rzecz, jak no, setki dzieci mogą uczestniczyć w bezpośredniej debacie i przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych mogą zadać na przykład kandydatowi pytanie, tak? Podczas tej kampanii wyborczej. To też jest no, niesamowite się rzeczy dzieją, które mnie osobiście zdumiewają. Ja jestem pod wrażeniem argumentacji, dojrzałych wypowiedzi szóstoklasistów, no bo ósmoklasiści to już powinni umieć argumentować. Natomiast jak dziecko z czwartej, z piątej klasy potrafi odpowiadać na pytania swoich kolegów zadane przy pomocy komputera, na dużej sali przebiega debata i za pomocą tutaj urządzeń gdzieś tam z jakiejś klasy uczeń zadaje pytanie i dojrzale odpowiada i argumentuje, dlaczego tak myśli to dziecko, no to jest po prostu wspaniałe. To my stojąc obok po prostu rośniemy, ale no musimy chcieć rosnąć, tak? Bo musimy to czuć. No. I to jest chyba to sedno. To myślę, że z mojej strony tyle. To jest taka esencja. Andrzej, do Ciebie to samo pytanie. Jak to z Twojej perspektywy też pracy ze starszymi uczniami wygląda? Nie wiem, ja po prostu z nimi rozmawiam. Spotykam się z samorządem i tym najgłówniejszym z głównych, ale to już cała historia, bo u mnie samorząd zdecydował sobie jakiś czas temu, że powołają zarówno organ w pewnym sensie uchwałodawczy, czyli Radę Samorządu składającą się z przedstawicieli wszystkich klas, jak i organ wykonawczy, czyli prezydium samorządu, które na co dzień administruje różnego rodzaju rzeczami. Z prezydium spotykam się często, oni mi się po prostu wtarabaniają do pokoju wtedy, kiedy chcą, a poza tym mają ze mną taką gorącą linię tego wysokiego samorządu normalnie na Messengerze, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy coś by się działo tak od ich strony, to bez względu na to, jak bardzo jestem zajęty, mają do mnie, mają możliwość przekazania mi jakiejś informacji. Z tym szerokim gremium spotykam się już rzadziej, to jest bardziej domena opiekuna samorządu, ale ja też się spotykam z samorządem takim w rozumieniu ustawowym, czyli spotykam się ze wszystkimi uczniami, wprawdzie każdego rocznika z osobna, ale wykorzystujemy warunki architektoniczne, czyli salę, w której możemy tych 250 osób pomieścić. Mamy taki czas w naszym planie lekcji, kiedy każdy z poziomów klas ma 1 godzinę już po swoich lekcjach wpisaną w plan lekcji jako taki czas na sprawy szkolne, na wykłady, na edukację, na projekty, na spotkania. Myślę, że przynajmniej raz w miesiącu odbywa się takie spotkanie z dyrektorem, czasem obruga, czasem groźnie spojrzy, czasem podyskutujemy o tym, co się dzieje. Na początku się boją, a potem coraz bardziej śmiele rozmawiają. Fantastyczne rzeczy się wtedy dzieją, dlatego że, słuchajcie, to jest młodzież, no w tej chwili 14-19 lat, oni się nie rzucają na dyrektora, a nawet jeżeli się zaczynają rzucać na tego dyrektora, to się okazuje, że ta dyskusja się dzieje pomiędzy nimi. Czyli fantastyczna rzecz, bo kreuje się sama z siebie naturalna debata. Oni to oczywiście mówią, bo kłóciliśmy się między sobą. Ale kłótnia, która się odbywa w uporządkowany sposób na sali poniekąd plenarnej, to jest właśnie uczenie dyskusji. Dopytuj, jak czegoś nie powiedziałem. Będziemy dopytywać, tak? Zaraz tutaj Michałowi oddam głos, ale też chciałam tutaj zachęcić naszych osoby, które są z nami. Jak macie jakieś pytania do naszych prelegentów lub refleksje, to też zapraszamy właśnie tutaj do komentowania na czacie. To jest taka okazja też do tego, żeby właśnie się tutaj odnieść do tych wypowiedzi, więc zachęcam. I Michał, teraz pogłębiamy o dalsze aspekty naszą rozmowę. Tak, znaczy ja no z jednej strony tutaj chciałem też no, podkreślić tę praktykę, od której Andrzej mówił, takiego spotykania się bezpośredniego. Myślę, że to jest duża wartość i też bardzo zachęcam. No, pracując też warsztatowo z młodzieżą w całej Polsce, czasami, no może nawet często, spotykam się z taką informacją, że ta młodzież, i nie mówię o ogóle uczniów, ale o tych reprezentantach, o tych, którzy są we władzach samorządu uczniowskiego, oni mówią, my nigdy nie rozmawiamy z naszym dyrektorem, my się nigdy nie spotykamy. My mówimy ewentualnie pani opiekunce samorządu uczniowskiego nasze postulaty i opiekun idzie dopiero do dyrektora, tak? Więc mamy taki bardzo zapośredniczony kontakt. No my bardzo zachęcamy, żeby znaleźć ten czas bezpośredni na spotkanie. To nie musi być oczywiście, wiadomo, wszyscy są bardzo zapracowani, ale myślę, że nawet taki raz w miesiącu godzina tej rozmowy, czy nawet no, od biedy raz na 2 miesiące, to już będzie dużo. Chociażby chodzi o to, żeby ci uczniowie czuli, że ten dyrektor rzeczywiście jest tą osobą, po pierwsze, no decyzyjną, nie oszukujmy się, to wy decydujecie ostatecznie, wy zatwierdzacie, co można zrobić, czego nie można zrobić i no i ta relacja jest moim zdaniem taka bardzo ważna i też właśnie do tego poczucia wpływu, tak, znaczy, że ten dyrektor nie siedzi gdzieś tam w tym złotym zamku na wielkiej górze za 7 rzekami, trzeba po prostu pokonać po prostu wszystkich strażników, żeby do niego dostać się, a nie wiadomo, czy nie ugryzie, jak się tam już dostaniemy. No wiadomo, to nie buduje tej demokratycznej kultury, więc bardzo, bardzo wspieramy to bezpośrednie spotkania. A chciałem jeszcze dopytać o drugą rzecz, która też mi trochę w zeszłym tygodniu, albo 2 tygodnie temu prowadziłem taki warsztat właśnie w jednym z miast powiatowych dla właśnie opiekunów, no i bardzo mocno wybrzmiało dla mnie zresztą nie po raz pierwszy, takie osamotnienie opiekuna samorządu uczniowskiego. To, że ci nauczyciele mówią o tym, że okej, no my się spotykamy z tymi uczniami, my coś tam ich motywujemy, no powiedzcie, co byście chcieli zrobić, wymyślamy, mają jakieś pomysły nawet, a potem się zderzamy z murem, tak? Zderzamy się z murem naszych kolegów, którzy mówią, no co ty znowu tam wymyśliłaś z tym samorządem, znowu będziemy mieli dodatkową pracę, oni znowu na coś narzekają, znowu coś im się nie podoba, no i ten opiekun, albo z dyrektorem, tak, albo ten dyrektor mówi, no nie będziemy tego robić, no i ci młodzi się znowu demotywują i to ten opiekun zostaje z tą demotywacją, zostaje z tym smutkiem tych młodych ludzi i to on znowu ma być tym, który będzie ich motywował, więc to jest, no i myślę, że to widzimy w naszych programach, no pracujemy z kilkuset opiekunami samorządów uczniowskich rocznie i to jest powracający motyw, ta samotność opiekuna samorządu uczniowskiego, że on po prostu jest tym, którym najczęściej ma dużo energii, ale ta energia bardzo szybko się wypala, bo zderza się z tym murem. I już przechodząc do pytania do gości, co dyrektor może zrobić, no jak dyrektor może pomóc temu opiekunowi, jak można przełamać właśnie tę samotność opiekuna samorządu uczniowskiego waszym zdaniem? Nie wiem, czy kto by chciał coś powiedzieć na ten temat. Musisz udzielić głosu komuś. Dobrze, Andrzej, to już dawaj, to mów. No to ja chciałem powiedzieć, że ja nie wiem, jak wspierać opiekuna. Ja tylko mogę próbować to robić. W zależności od sytuacji. Tu nie ma gotowej recepty. Czasem opiekun jest sam wulkanem pomysłów i młodzież do niego lgnie. Wybrali go tym opiekunem. Lgną do niego, bo on jest dla nich pewnego rodzaju guru. I on tą energię czerpie od nich. Czasem wybiorą kogoś, kto jest bardziej refleksyjny, spokojny i myślę, że wtedy opiekun częściej czuje taką potrzebę, żeby dać mu wsparcie. Dobre słowo i pieniądze. Pieniędzy mogę dać niedużo, bo tylko w granicach dodatku motywacyjnego. Za to dobre słowo i dobre relacje i podkreślanie jego roli i, przepraszam, bywanie i pokazywanie się z tym opiekunem, trwanie przy nim wtedy, kiedy on pracuje z młodzieżą, to jest to, co mogę dawać no prawie że bez limitu. Ogranicza mnie tylko 24 godzin na dobę. Dzięki. A Barbara, czy tutaj masz jakieś swoje sposoby na to? Zwłaszcza ta ostatnia część wypowiedzi Andrzeja mi się podobała. Tak, my przede wszystkim, jeżeli ważny jest dla nas głos dzieci, jeżeli ważny jest dla nas ich rozwój i umiemy dostrzegać ten rozwój, zwłaszcza społeczny, to my musimy mieć czas na to, żeby nie zamknąć gabinetu, jak ten opiekun wchodzi. To jest trudne. To jest trudne. Ja akurat kieruję bardzo dużą szkołą i to wymaga ode mnie naprawdę dużo samoregulacji, bo jak mi po prostu wchodzi w ciągu 15 minut 10. osoba wkłada głowę, to ja po prostu przysłowiowego maila nie mogę napisać, ale jeżeli ta głowa jest głową opiekuna samorządu, a ten samorząd jest dla mnie ważny, to ja mam w poważaniu tego maila, ja muszę być otwarta dla tej osoby, tak? Bo wyobrażam sobie, że ona jest już po iluś godzinach pracy z młodzieżą, ona przychodzi z konkretem, tak? I po prostu musimy mieć czas dla tej osoby. Ja myślę, że też musimy mieć taką otwartość na wszelkie pomysły. To jest tak jak z rozwojem kreatywności u dzieci, żeby jej nie zabić, bo przecież każde dziecko rodzi się kreatywne, to musimy akceptować każdy pomysł, tak? Bo w ogóle nie można powiedzieć, że to jest zły pomysł. Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł. I to jest też ważne, że jeżeli opiekun przychodzi z jakimiś pomysłami, jest, mówiąc kolokwialnie, zajarany, tak mówi młodzież, to my musimy jeszcze podpalać ten ogień, tak? Nawet jeżeli pierwsza reakcja jest taka, no nie, no kurczę, to 5 lat temu nie wyszło, ale może teraz wyjdzie. Po prostu jak powiemy nie, to wiesz, przemyśl, no to już jest ucięte skrzydełko. Myślę, że to jest istotne. Jeżeli już mamy takiego człowieka, który czuje tą pracę, robi ją dobrze, to my musimy być po prostu wsparciem. My musimy być gotowi na każdy kontakt, każdą relację. Jasne, dzięki. Andrzej tutaj chciał coś od WOCEM. Tak, Barbara bardzo mocno podkreśla tą rolę kierowniczą, dyrektorską i ja do tego też się włączę. Opiekun będzie samotny w realizacji różnych rzeczy, czy może się tak czuć, jeżeli będzie zostawiany w takiej sytuacji, że musi, aby realizować różne pomysły, projekty, aby współpracować z młodzieżą, jeżeli będzie musiał chodzić i prosić o pomoc, o wsparcie nauczycieli, którzy będą mu stawiali opór. To jest nasza rola. To naszą rolą jest zachęcić nauczycieli do współpracy, a czasem też po prostu powiedzieć. Jest inicjatywa samorządu, realizujemy. Maniek, Franek i Hela, przez ten czas pomagacie w projekcie samorządu. I potem, i to jest bardzo ważne i Barbara to powiedziała, a ja jeszcze po swojemu powtórzę. Nagradzanie. Nagradzanie tych, którzy przy tej młodzieży stoją, więcej niż misterium 45 minut za zamkniętymi drzwiami. Nagradzanie słowem, uśmiechem, w takich formach, jakie mamy, ale też przecież możemy wnioskować o nagrody. Jasne, dzięki. To no, ważny głos z tym docenianiem, bo myślę, że sporo opiekunów jakoś tak czuje, że właśnie wykonują taką no, dużą pracę, a nie ma tej nagrody, ale też chciałem podkreślić to, co wspomniałeś o takim trochę komunikowaniu ze strony dyrektora tego, że ten samorząd uczniowski to właśnie nie jest tylko sprawa opiekuna, tak? Znaczy, jeśli cały czas mamy to w tyle głowy, że samorząd uczniowski są wszyscy uczniowie, uczennice szkoły, no to siłą rzeczy, tak, to żeby ten samorząd uczniowski działał, żeby ci uczniowie wszyscy czuli wpływ, to nie jest sprawa tylko opiekuna, tak, naprawdę wszyscy nauczyciele, nauczycielki mają na to wpływ, chociażby nawet podczas, nie wiem, godzin wychowawczych, tak, tej pracy z wychowawcą. Każdy wychowawca klasy tak naprawdę pracuje z samorządem klasowym, tak, więc wszyscy są jakoś, no mają też te narzędzia, to jak rozmawiają z uczniami, czy rozmawiają, czy ich pytają chociażby o zdanie w takich drobnych klasowych sprawach, to też buduje tę sprawczość, też buduje tę samorządność. Myślę, że to też jest taka istotna rola tego dyrektora właśnie, żeby jednak o tym wspominać, żeby to nie było tylko tak, że o, samorząd uczniowski, no to wiadomo, mówi pani X, bo ona się tym zajmuje, tak, ale to, no bo to też oczywiście to poczucie wpływu nie tworzy się tylko na poziomie tych działań, tych władz samorządu, ale właśnie tworzy się na poziomie tego, co się dzieje w klasie, tak? To czy uczniowie mają ten codzienny, drobny wpływ i poczucie. To tutaj pytanie jeszcze od pana Wiktora się pojawiło na czacie trochę innej beczki. Nie wiem, czy macie tutaj jakieś doświadczenia ze stosowaniem sztucznej inteligencji, na przykład czatu GPT w pracy samorządu uczniowskiego. To tak sprawdzam, czy to się jakoś pojawia u was w szkołach. Barbara, Andrzej? Nie, chyba nie, chyba jeszcze. Nie, ja się przyznaję, że jeśli chodzi o czat GPT, to ja jestem w fazie początkującej, zarówno jako dyrektor, jak i nauczyciel. I myślę, że jeśli nie jest tak, że ja się uczę od uczniów, to jest co najwyżej tak, że uczymy się razem i odkrywamy nowe rzeczy. Ale odkrywanie nowych rzeczy wspólnie z nimi to też jest fantastyczna przygoda. I nic mi się absolutnie, znaczy autorytet dyrektora nie doznaje najmniejszego uszczerbku, jeżeli ja się czegoś uczę razem z nimi. Zwłaszcza jeśli chodzi o nowe technologie, bo to jest naturalne, dla nich też jest to naturalne, że to ich pokolenie będzie uczyło moje pokolenie różnych nowinek. Jasne. Ja jeszcze chciałem, dzięki, ja jeszcze chciałem trochę się odnosząc do tej roli właśnie dyrektora, trochę wspierającej opiekuna, ale wspierającej w taki sposób, że często też słyszymy od opiekunów, z którymi pracujemy, że są obarczeni dużą dozą kwestii formalnych, że opiekun samorządu odpowiada za przygotowanie planu pracy samorządu i to jeszcze najlepiej przed początkiem roku szkolnego, żeby ten plan był, żeby go przedstawić dyrektorowi, żeby dyrektor go zatwierdził, a potem w trakcie pracy dyrektor oczekuje od opiekuna samorządu też sprawozdań z pracy samorządu, no więc dużo dodatkowych papierków, dużo też takiego stresu, no i też obarczenia tego tak naprawdę na głowie tego opiekuna samorządu, no wymyśl ten plan pracy samorządu, zaproponuj coś. Jak to widzicie? Co tak naprawdę jest konieczne z tych spraw formalnych, jeśli chodzi o samorząd uczniowski? Czego dyrektor tak naprawdę musi oczekiwać od opiekuna samorządu? A co tak naprawdę jest jakąś taką praktyką? Bo mam poczucie, że duża część z tych formalności to jest po prostu taka praktyka, no lepiej mieć ten papierek, bo może kiedyś będzie potrzebny, ale nie są tak naprawdę konieczne. I można z nich zrezygnować. Andrzej, jak to widzisz? Ja chyba jestem wywrotowy. Ale też mam zupełnie inną perspektywę, inne spojrzenie niż Barbara, bo mam tą starszą młodzież, która funkcjonuje po pierwsze w krótszej szkole, no po drugie jest dużo bardziej samodzielna. A co mam ja do planu pracy samorządu? A przecież samorząd wybiera swoje władze. Samorząd ma roczną kadencję, więc zwykle wybiera swoje władze na jesieni, czy tak jak u mnie późną jesienią. To kto ma w wakacje przygotować plan pracy samorządu? Ustępujący samorząd, czy ustępujący, kończący kadencję opiekun samorządu? Bo przecież wybór opiekuna samorządu to jest ustawowa kompetencja samorządu, ich ustawowa kompetencja. Jeżeli będą chcieli, albo taka będzie atmosfera, że co roku będą wybierali tego samego nauczyciela, bo jest świetny i mają do niego zaufanie, to super. Sprawozdanie z pracy samorządu. Jeśli chcę poznać sprawozdanie z pracy samorządu, to po prostu przychodzę na spotkanie samorządu. Takiego, gdzie samorząd zdaje sprawozdanie ze swojej pracy, ale nie mnie, tylko swojemu elektoratowi, swojemu suwerenowi, kolegom. Ja chętnie posłucham, oczywiście przychodzę, słucham, ale trochę czuję się wtedy i nawet sam się ustawiam w takiej roli, że jestem jak ten prezydent, który sobie siedzi gdzieś tam wysoko na galerii, słucha, kiwa głową i się uśmiecha. Im mniej papierów, tym lepiej. Żaden organ nadzoru nie ma prawa ode mnie wymagać dokumentu pod tytułem plan pracy czy sprawozdanie samorządu z najbardziej prostego powodu. Brak podstawy prawnej. Oczywiście samorząd musi mieć dokumenty i to będzie rola czy głowa opiekuna samorządu na początku jego pracy z moją pomocą, bo ja wiem, a on niekoniecznie, musi mieć takie dokumenty jak dokumentacja wyboru nowego samorządu, ukonstytuowania się, uchwały samorządu, czy też cały ten tryb podejmowania decyzji, no bo przecież opiniują, a to dni wolne, a to opiniują ocenę pracy nauczyciela, a jeszcze wiele różnych innych rzeczy i opiniują to na piśmie, no to te pisma i te protokoły i te dokumenty muszą stworzyć. Ja mam łatwo, bo jakim raz czy drugi pokażemy, jak to zrobić, no to będą sami robić, a głowa opiekuna, żeby to było. Natomiast plany i sprawozdania jak najmniej. A poza tym ja bym musiał to czytać. Dzięki. Barbara, jak to widzisz, co u ciebie powinien z tych formalnych kwestii dopełniać opiekun, czy też samorząd? No i narozrabiałeś, tak? No to nie wiem, jak to powiedzieć, ale ja jestem większą formalistką. Ja po prostu jestem też człowiekiem poukładanym, tak? Ja lubię mieć poukładane rzeczy, ale tak jak teraz zastanawiałam się nad tym pytaniem i jak słuchałam ciebie, Andrzej, to myślę sobie, że to, czego ja wymagam od opiekuna samorządu, to tak naprawdę jest plan działań opiekuna samorządu, a nie uczniów. To on ma zaplanować, kiedy mniej więcej odbędzie się kampania wyborcza, kiedy będzie spotkanie to panelowe, kiedy będą wybory, kiedy ja się dowiem, jakie są pomysły, a kiedy określimy terminy zbierania projektów do budżetu szkolnego, partycypacyjnego. I tak naprawdę to on mi to przedstawia, tak? I przedstawia mi nie po to, żebym ja powiedziała tak, nie, tylko najczęściej to ja jeszcze coś, tak się składa, że jestem dość kreatywnym człowiekiem i mam taki niepokój w sobie twórczy, więc jeszcze generuję jakieś pomysły, które mogą albo nie muszą się znaleźć w tych planie działań opiekuna samorządu. Natomiast później już praca bezpośrednia dzieci, młodzieży, to jest tak naprawdę pracą dzieci i młodzieży i tam ja już się nie wtrącam w to, co robi opiekun. Oczywiście sprawdzam formalne dokumenty, które w niektórych procedurach szkolnych są ważne, tak? No i tyle w temacie. I u mnie rzeczywiście taki plan działań opiekuna samorządu jest. I ja się z nim zapoznaję, ja to czytam. I ja jak wymagam, Andrzej, to ja po prostu to czytam. Nie pozwalam sobie na nieczytanie, bo to byłoby nieuczciwe wobec człowieka, któremu coś. Dlatego ja nie wymagam. No, różne są szkoły. Jasne, super. Znaczy, no tu też pokazuje to te różne podejścia do tego, więc my też oczywiście nie namawiamy Państwa do robienia czegoś wbrew sobie, bo to jest najważniejsze, żebyście czuli zgodność. Natomiast rzeczywiście, znaczy to do czego zachęcam, to do takiego rzeczywiście przyjrzenia się temu. Znaczy, na ile to, co w tym momencie wymagacie, to wszystko rzeczywiście jest potrzebne. No i co rzeczywiście dałoby radę jednak przerzucić też na młodzież, to co napisałem teraz na czacie, tak, bo my w Szkole Demokracji również mówimy, jasne, stwórzcie plan działania, tak, znaczy miejcie ten plan działania jako samorząd, ale zależy nam na tym, żeby to był plan, który powstanie no, po diagnozie, czyli najpierw ta młodzież rozpozna potrzeby, dowie się, czego chcą koledzy, koleżanki, dopiero w odniesieniu do tego stworzy ten plan działania, bo jak najbardziej, żeby było działanie skuteczne, gdzieś plan jest potrzebny. Andrzej, jeszcze chciałeś coś ad vocem dodać? Pracując ze starszą młodzieżą, jeżeli oni już są rozgrzani w taki sposób demokratyczny, wiedzą, że naprawdę wybierają swoich przedstawicieli, to ci, którzy kandydują do samorządu, przedstawiają program, przedstawiają projekty, przedstawiają to, co chcą zrobić. I młodzież, wybierając kandydatów, w pewnym sensie wybiera też te działania. I to jest dla mnie w ogromnej części ich plan. Potem całkowicie się zgadzam z tym, co mówicie, że trzeba im pomóc w takim uporządkowaniu, takim ułożeniu tego, co, kiedy, czyli no, taka nauka planowania, taka nauka no, troszeczkę projektowania różnych rzeczy. Oczywiście tak. I całkowita zgoda, to, co oni wymyślą, to, co będzie ich. Jasne, jest w tym wszystkim jeszcze taki element jak tradycja. Bo tradycją szkoły może być to, że samorząd organizuje od ostatnich 50 lat jakąś imprezę. To jest rola po trochu starszych uczniów, ale po trochu nas, nauczycieli, żeby im o tym powiedzieć. Dzięki. Dzięki za te głosy. Też no, już ze względu na to, że powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Jeśli ktoś z Państwa tu obecnych ma jeszcze jakieś pytanie, coś by chciał właśnie dopytać o jakiś aspekt tej pracy z samorządem naszych gości, to bardzo zachęcamy do napisania na czacie. Ja też na czacie jeszcze raz przesyłam link do poradnika dla dyrektorów, tego, o którym wspominałem. Jakby ktoś chciał sobie pobrać, to zachęcam. Jeszcze Monika, mamy jakieś pytanie. Ja mam jeszcze, chciałam dopytać tutaj, Barbara, ciebie, bo wyobrażam sobie, że taki budżet partycypacyjny to jest duże przedsięwzięcie i też chciałam cię zapytać trochę w odniesieniu do tego, ale w ogóle też o twoją współpracę z Radą Rodziców i z Radą Pedagogiczną, jak ty w ramach właśnie też wspierania samorządu organizujesz tą współpracę, tak na koniec jeszcze. Właściwie to chciałam opowiedzieć o takiej sytuacji, gdzie mobilizuję do tego, żeby praca samorządu i potrzeby uczniów i były ważne dla całej Rady Pedagogicznej, to opowiem o takim zdarzeniu, które miało miejsce w ubiegłym roku, gdzie zaprosiliśmy na Radę Pedagogiczną przewodniczącego Rady Rodziców, przewodniczącego samorządu, przepraszam bardzo, który udźwignął tą rolę. Przyszedł, ta Rada Pedagogiczna to jest około 100 tam, no obecnych mogło być 120 osób, więc to jest naprawdę, obawiałyśmy się, czy ten nasz przewodniczący, ten chłopiec akurat da radę. A przede wszystkim zdecydowaliśmy się na to, bo przyszedł z takimi potrzebami uczniów, które dotykały pracy nauczycieli, nieterminowości na przykład oddawania prac, no, czyli dotykały tego, co jest uregulowane w statucie, oczywiście bez personalizowania, ale on przyszedł przedstawić potrzeby. On zebrał od swoich kolegów różne tutaj zastrzeżenia i sobie tak wymyśliłyśmy, że to wzmocni ten przekaz, bo oczywiście ja mogłam to powiedzieć, albo opiekun samorządu, mogliśmy podyskutować, ale ja sobie pomyślałam, mamy samorząd, ja spotykam się z tym samorządem, ja to słucham, ja rozpatruję te sprawy na tych spotkaniach z prezydium samorządu, ale też chciałabym, żeby pojedynczy nauczyciel usłyszał to od ucznia. I to było niesamowite wydarzenie. To był po prostu, jak ja patrzyłam na twarze nauczycieli, którzy niekoniecznie mieli poczucie winy, ale dla nich po prostu było to tak ważne, że uczeń miał tą siłę i tą odwagę, żeby przedstawić postulaty swoich kolegów. No, oczywiście on opuścił później to nasze gremium, zaczęła się rozmowa, zaczęła się dyskusja. Absolutnie nie zbaczałam na personalizowanie tego problemu, ale to było wydarzenie. Ja uważam, że po tym fakcie zupełnie inaczej nauczyciele już podchodzą do potrzeb uczniów. Oni też zobaczyli, że dla mnie osobiście to jest ważne, że skoro ja dopuszczam ucznia na zebranie Rady Pedagogicznej, to znaczy, że to jest naprawdę istotna sprawa, żebyśmy słuchali uczniów i modyfikowali swoje działanie. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Radą Rodziców, to no mam też to szczęście, że rodzice są bardzo świadomi tego, że uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę w szkole, ale też zdobywają mnóstwo kompetencji i też bardzo świadomi tego, że no nie wiedza tylko, ale kompetencje miękkie, społeczne, współpraca, tworzenie projektów, realizacja, modyfikowanie czy zgłaszanie swoich potrzeb jest obecnie bardzo ważne. Więc jak niezależnie, czy wychodzi Rada Rodziców z jakimś projektem, czy też wychodzi opiekun samorządu, czy Rada Pedagogiczna coś generuje, jakiś pomysł, który zahacza o rozwój dzieci, to naprawdę ja mam partnerów do działania. Także myślę, że po prostu trzeba zacząć rozmawiać. Nie ma takiego środowiska rodziców, które to środowisko nie jest zainteresowane rozwojem swojego dziecka. Może akurat nie sfokusowane w tym momencie na rozwój społeczny, może tylko trzeba zainicjować, a jak się dobrze zainicjuje, to już dalej współpraca układa się bardzo dobrze, bo jeżeli rodzic widzi efekty w rozwoju swojego dziecka, no to chyba o to chodzi. Andrzej coś chce powiedzieć, tak, więc bardzo ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Barbara. Andrzej jeszcze się tutaj chce odnieść. Ja chciałem powiedzieć, że mam nieomal identyczne doświadczenie jak Barbara. Nie uzgadnialiśmy tego. Lat temu trochę przewodniczący samorządu wystąpił na swoją prośbę przed Radą Pedagogiczną i udało mu się tak fajnie wkurzyć nauczycieli, że lata całe mieliśmy z tego zyski. Otóż stanął przed nauczycielami, państwem jakby nie było statecznymi, i powiedział: proszę państwa, my się uczymy tyle, ile wy od nas wymagacie, ile wy od nas oczekujecie. I tylko tyle, bo my jesteśmy normalni. I podał przykłady. Bo jeżeli zadajecie nam pracę domową, której nie sprawdzacie, to nam się nie chce jej odrobić. Bo po co? My nie jesteśmy jeszcze na tyle dorośli, żeby mieć takie poczucie, robimy to dla siebie i swojej przyszłości. My chcemy, żebyście nam pokazywali przyrost wiedzy, pokazywali oczekiwania. Słuchajcie, tak to uruchomiło nauczycieli do tego, żeby zbierać na bieżąco feedback z zajęć, feedback z lekcji. Były super efekty. Polecam. Bardzo dziękujemy. Michał, czy ty coś jeszcze tutaj? Ja tylko chciałem powiedzieć, że no bo tutaj wspominaliśmy ten budżet partycypacyjny, nie wiem na ile wszystkie osoby tutaj są, mają doświadczenie, więc jeśli ktoś nie ma, to też tutaj wysłałem link na czacie do filmu z jednej ze szkół, właśnie z programu Szkoła Demokracji zresztą, która realizowała budżet i taki film mieliśmy okazję w zeszłym roku szkolnym stworzyć. On jest co prawda na kanale naszych partnerów niemieckich Citizens for Europe, ale film jest nasz, zrobiony przez nas i właśnie z naszej polskiej szkoły, pokazujący kroki, jakie trzeba wykonać, żeby ten budżet partycypacyjny się wydarzył i oczywiście zachęcamy, szczególnie jeśli szkoły mają na to środki. To tyle chciałem powiedzieć. A ja chyba już będę tutaj zmierzać do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ogromnie Państwu dziękujemy tak licznie, bo ja chciałam tylko dodać, że w programie jest 55 szkół, co oznacza, że większość dzisiaj jest reprezentowana tutaj przez Państwa dyrektorów i dyrektorek, więc bardzo to jest też takie fajne też poczucie, że też mamy właśnie taką dwustronność w tym projekcie i że możemy też z Państwem tutaj się spotkać, chociażby na takim właśnie spotkaniu. Mam nadzieję, że też te rozmowy z mentorami będą dla Państwa ciekawe i też zachęcamy do kontaktu przez opiekunów albo bezpośrednio do nas. My też do Państwa wysyłamy maile, więc jesteśmy w kontakcie. I też dziękuję, Barbara, Tobie i dziękuję Tobie, Andrzej, za to, że zechcieliście się podzielić z nami swoją taką codziennością i praktyką i ogromnym doświadczeniem. Ogromne podziękowania dla nas. Dziękuję i do zobaczenia.